Cześć i witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj będę wam przedstawiał 4 najnowsze factsheety. A tak właściwie to się pojawiły pierwsze 4 factsheety. Oficjalne oczywiście z gry Phoenix Rush 19. No i tak, na pierwszym factsheecie mamy Combine Massey Ferguson Idol 9C oraz Heather Massey Ferguson Power Flow. No i tak, Massey Ferguson Idol kategoria w sklepie Combine, koszt zakupu 465 tysięcy euro. Moc mechaniczna od 396 do 476 koni mechanicznych. Kombaj może jeździć maksymalnie 40 tysięcy. Pojemność maksymalna to jest 17,100 litrów. Dobra, na drugim patrzcie mamy tak, ciągnik Fendt 1100 MT. I tak, kategoria traktor, konie mechaniczne 362, 475 koni mechanicznych, 1000 litrów, koszt zakupu 428 tysięcy. No i tak, ten ciągnik ma poszczepioną wóz przełączunkowy marki Hawkmaster. Kategoria w sklepie wozy przełączunkowe, koszt 93 tysiące, pojemność 46 tysięcy do 70 tysięcy litrów. No więc powiem wam tak, naprawdę to jest sporo. Nie wiem co to wszystkim było, ale ważne, że w momencie się pojawił kolejny faktor, a to przez pomyłkę. O i tak. Okej, na kolejnym faktorze, przed ostatnim, dzisiejszym, mamy tak, nową markę potwierdzoną, markę Samsung model PDF-225. Kategoria w sklepie. Beczki na gnojowicę, właśnie tak. Koszt zakupu 87 tysięcy. Wymaga na moc 162, 220 mechanicznych. I pojemność 25 tysięcy litrów. No i na ostatnim dzisiejszym odczycie mamy ciągnik John Deere 8LC. Kategoria w sklepie traktor. Moc mechaniczna 293 341 mechanicznych. Maksymalna prędkość 80 tysięcy. Standard Wild jest. No i tak dalej. Finta jest. Czyli będziemy mogli sobie wybrać rodzaj opon. No i tak, to było okazane na gameplayach różnych. Mogliśmy to właśnie zauważyć. Tą zmianę na przykład tych opon. No i naprawdę to o wiele lepiej wygląda niż w Forbarku 17. No i tak, tutaj jest jeszcze Garant FRC, czyli nowy model. Chyba albo po prostu z 15-17. No i koniec zakupu 25 tysięcy oraz pojemność 55 tysięcy. No i oto wszyscy te patrzyty. Jeżeli odcinek wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Cześć.